Dzień dobry. Cieszę się, że mogę się dzisiaj z wami spotkać. Przygotowując się do tego nagrania, pomyślałem, że takim dobrym tytułem będzie tytuł Dlaczego rząd powinien wprowadzić obostrzenia? Ale okazało się, że rząd właśnie wprowadził obostrzenia. No a jaki to ma związek z danymi o gospodarce, które warto obserwować, ano taki, że właśnie dane o pandemii, czy pandemia w ogóle jest jednym z kluczowych obecnie czynników, który wpływa na PKB, który wpływa na wzrost gospodarczy. Więc przejdźmy do slajdów, które mam nadzieję pozwolą może zorientować się, danych, które pozwolą zorientować się, jak długo będą trwały obostrzenia i czy jest szansa, żeby nie wpłynęło to jakoś bardzo mocno negatywnie na wzrost gospodarczy. Zacznijmy od slajdu, który pokazuje to, co się dzieje aktualnie, czyli cztery wykresy. No widać, że jesteśmy już w tym momencie, w którym byliśmy w listopadzie. Liczba nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców rośnie w Polsce bardzo dynamicznie. Zobaczcie, liczba hospitalizowanych w wykresu górze po prawej jest już prawie na najwyższym poziomie od początku pandemii. Znaczy, tak, no jest prawie taka, jak była w listopadzie. Trafność testów, taki ważny czynnik, też idzie w górę. To też jest sygnał, że pandemia narasta. No jedyne, co może w tym wszystkim troszeczkę bardziej optymistycznie na to wszystko spojrzeć, jest to, że śmierci z powodu COVID nie rosną aż tak szybko i to prawdopodobnie jest związane z tym, że zaszczepiono tych najbardziej wrażliwych, czyli najstarszych Polaków. Kolejny slajd, który pokazuje sytuację w poszczególnych województwach, to też widać stąd, że właśnie sytuacja wszędzie jest o tyle taka sama, że wszędzie liczba nowych zakażeń rośnie. I oczywiście pamiętamy, że w Polsce te nowe zakażenia, czy ilość testów nie jest tak duża jak gdzie indziej w Europie i być może, znaczy na pewno duża część zakażeń umyka tej statystyce, no ale przyjmijmy, że jest to właściwa miara. Widać, że bez względu na to, czy jest to województwo z dołu tego wykresu, czy z samej góry, to prędzej czy później, gdyby nic nie robić, sytuacja by i tak się pogorszyła. Dobrą wiadomością jest to, że jak widać to warmińsko-mazurskie, które jest na górze, gdzie jest już 636 przypadków nowych średnio w tygodniu na milion, że tam ta sytuacja zaczyna się jakby stabilizować, że te zachorowania nowe jakby wyhamowują. Natomiast widać też, że w Mazowieckim bardzo mocno to się pnie w górę, właściwie we wszystkich województwach. No i widać też na wykresie te rozpiętości w tych nowych zachorowaniach, które są między tym najwyższym województwem z najgorszym wynikiem i tym z najlepszym. Także nie było właściwie na co czekać, szczerze mówiąc, trzeba było to ograniczenia wprowadzać. Teraz zobaczmy, jak to wygląda na tle innych krajów. No i jeżeli spojrzymy na wykres po lewej, no to widać, że właściwie sytuacja w Polsce nie bardzo różni się od sytuacji w regionie u bliskich sąsiadów. Mamy sytuację w Czechach, gdzie właściwie jest czwarta fala. Na Węgrzech widać, jak to mocno rośnie. Nawet w Niemczech widać pewien wzrost. Natomiast po prawej stronie jest wykres, który daje pewną nadzieję, bo to są kraje Irlandia, Hiszpania, Portugalia, które wcześniej przeszły tą trzecią falę, przeszły bardzo mocno, jak widać. No, ale właściwie wszystkie te trzy kraje bardzo wyraźnie były w stanie ograniczyć liczbę nowych zakażeń. Więc no, gorsza wiadomość jest taka, że zajęło im to trochę więcej niż miesiąc pewnie, zależy od kraju. Więc jest światło w tunelu oczywiście. A tutaj na tym slajdzie widać również dobrą wiadomość, mianowicie taką, że rosnąca kombinacja rosnącej odporności naturalnej i szczepień no,
przybliża perspektywę zneutralizowania wpływu koronawirusa na gospodarkę. Widać tutaj trzy kraje, które szczepią najszybciej, gdzie liczba zaszczepionych czy dawek na jednego, na 100 tysięcy czy na milion jest najwyższa w tej chwili w świecie. Stany Zjednoczone, Izrael i Wielką Brytanię. Widać, że spadła tam bardzo wyraźnie liczba nowych zakażeń, a były to kraje, gdzie ta trzecia fala wezbrała bardzo mocno i to stosunkowo niedawno, bo ten szczyt przypadł gdzieś w styczniu, w połowie stycznia, może trochę wcześniej. No ale jeszcze ważniejszy jest wykres po prawej stronie, bo pokazuje też, jak mocno spadła tam liczba zgonów, szczególnie w Wielkiej Brytanii, która jest, jak wiadomo, tą kolebką brytyjskiej mutacji koronawirusa. Jaki z tego wniosek? No taki, że jest światło w tunelu, że to nie jest tak, że koronawirus będzie wpływał na gospodarkę przez cały 2021 rok. Oczywiście jakimś zagrożeniem bardzo poważnym dla tej pozytywnego scenariusza jest pojawianie się nowych mutacji, które, jeżeli by one się okazały odporne na te szczepionki, które obecnie istnieją. I teraz jak to może wpłynąć na PKB? Kolejny slajd. Większość, właściwie wszyscy ekonomiści, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, zakładają, że drugi kwartał będzie kwartałem dosyć wyraźnego odbicia gospodarczego, dlatego że rozluźnienie nastąpi ograniczeń, przyjdzie ciepła pogoda i to wszystko spowoduje, że można będzie, gospodarka po prostu odetchnie, nastąpi to samo co rok temu, czyli dosyć mocne odbicie popytu konsumpcyjnego, takie łapanie zaległości, czyli zwiększona konsumpcja. Też handel zagraniczny, popyt krajów, które będą w lepszej sytuacji, zasili ogólny popyt i umożliwi wzrost eksportu i wzrost produkcji przemysłowej. No i widzimy tutaj po lewej stronie właśnie wykres poziomu PKB. Widzimy jak bardzo PKB spadł w drugim kwartale 2020 roku w wyniku obostrzeń związanych z pierwszą falą koronawirusa. Widzimy, jak mocno się odbył, ale mimo tego odbicia nadal jesteśmy poniżej tego poziomu sprzed pandemii, a ta kropkowana kreska to jest nasza prognoza tego, jak PKB będzie wyglądał w przyszłości. Widzimy, że w pierwszym kwartale prognozujemy niewielkie odbicie kwartał do kwartału, potem sukcesywny wzrost. Po prawej stronie mamy dynamikę PKB, czyli jak mocno wzrósł PKB w danym kwartale w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. I widzimy tutaj, że dynamika PKB według naszej prognozy w pierwszym kwartale jest nieco mniej ujemna niż poprzednio, natomiast jest ogromny skok w drugim kwartale, dlatego że porównujemy poziom PKB z drugiego kwartału 2021 do tego najniższego poziomu z 2020 roku. Jak długo mogą trwać te obostrzenia, które teraz zostały wprowadzone i jak to może wpłynąć na PKB? No, wydaje mi się, że z tego, co widzieliśmy wcześniej z tych wykresów, wynika, że te obostrzenia mogą trwać prawdopodobnie do końca kwietnia przynajmniej. To będzie zależało oczywiście od tego, jak bardzo zagrożona będzie służba zdrowia, jak dużo ludzi chorych zostanie hospitalizowanych z wyniku COVID i to będzie kluczowy czynnik, no bo nie można dopuścić do tego, żeby służba zdrowia została kompletnie zatkana. Dlatego to jest informacja, którą wydaje mi się trzeba monitorować bardzo uważnie, oprócz oczywiście liczby nowych zakażeń, zgonów i tak dalej, bo to będzie też bardzo ważny element, który zadecyduje o poluzowaniu tych ograniczeń. No i pamiętajmy, że te branże, które są najbardziej narażone czy które najbardziej cierpią z powodu tych ograniczeń covidowych, czyli zakwaterowanie, gastronomia, te rodzaje usług,
no mają stosunkowo niewielki udział w PKB. To w 2020 roku był niecały procent. No, a przemysł, który w tej chwili, co zaraz pokażę, rozwija się bardzo szybko i ta produkcja przemysłowa naprawdę mocno rośnie, stanowi jakieś 22% PKB. Oczywiście mamy jeszcze inne usługi, które są w ten czy inny sposób pośrednio, bardziej niż bezpośrednio, w jakiś sposób wrażliwe na obostrzenia, ale to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, która miała miejsce w drugim kwartale 2020 roku, kiedy ten wstrząs związany z COVID-em no, trafił na zupełnie nieprzygotowaną gospodarkę. Teraz ta gospodarka po tylu kwartałach no, dostosowała się do tych warunków w jakimś stopniu i już te spadki PKB, zobaczmy na to, co się działo w czwartym kwartale, ten spadek PKB był niewielki stosunkowo, a przecież też były obostrzenia w listopadzie, prawda? I tylko częściowo zostały zliberalizowane w grudniu. Więc mimo tego ten spadek PKB był już znacznie mniejszy niż w drugim kwartale. I teraz ostatni slajd, właściwie nie ostatni, ale już ostatnia część tego, co chciałem powiedzieć. Właśnie chciałem pokazać, jak radzi sobie w tych ostatnich miesiącach produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i produkcja budowlana. Proszę zwrócić uwagę na tym wykresie. One wszystkie te zmienne są na jednym wykresie, ale ta, która wychodzi najbardziej w górę ostatnio, to jest produkcja przemysłowa. Widać, że produkcja przemysłowa już nie tylko odrobiła ten przedcovidowy poziom, ale jest od niego wyższa, ten poziom z lutego 2020 roku jest już od niego wyższa o 4,5%. Czyli można powiedzieć, że nawet ten wzrost produkcji przemysłowej jest powyżej trendu tego przedcovidowego. Czyli już tutaj no, jesteśmy w takiej sytuacji, jakby tego COVID-u w ogóle nie było. Rzeczywiście koniunktura w przemyśle przetwórczym jest bardzo mocna na całym świecie i to jest kompletnie inna sytuacja niż ta, która była w drugim kwartale. W tej chwili przemysł troszeczkę pozwala neutralizować ten negatywny wpływ ograniczeń covidowych na usługi i mamy do czynienia z takim rozdwojeniem sytuacji w gospodarce. Przemysł ciągnie ją w górę, a usługi, zwłaszcza te, które są najbardziej dotknięte ograniczeniami, tą gospodarkę dołują. No i ta linia, no właśnie ta niebieska linia jakby po środku to jest sprzedaż detaliczna. Widać, że mimo tych ograniczeń spadek sprzedaży detalicznej w tych ostatnich miesiącach nie był zbyt duży, więc to pokazuje właśnie to dostosowanie. I na pewno można się spodziewać, że nastąpi tutaj mocne odbicie z chwilą, kiedy powiedzmy w maju załóżmy, no, te ograniczenia zostaną zdjęte. No i ta linia na dole, ostatnio, która tutaj jest, to jest budownictwo, też notujemy ostatnio pewne wzrosty. Zobaczmy, że to są wskaźniki koniunktury w przemyśle w Polsce, strefie euro i Niemcy, wskaźniki koniunktury w przemyśle przetwórczym, PMI, market PMI. No, ostatnio te wskaźniki, to są dane z lutego, strzelają bardzo mocno w górę. To pokazuje, jak bardzo przemysł ustawia się już pod to odbicie takie pokowidowe i jak bardzo w tej chwili te kraje, gdzie ten COVID jest pod kontrolą, czyli Chiny, Azja, napędzają koniunkturę w całym świecie. A pamiętajmy, że też w Stanach Zjednoczonych został uchwalony ostatnio bardzo duży, ogromny pakiet stymulacyjny, 1,9 biliona dolarów i to też będzie napędzać koniunkturę w skali globalnej. Więc cofając się jeszcze przez chwilę do dwa slajdy wstecz i patrząc na te wykresy PKB i z naszymi prognozami, nawet jeżeli w drugim kwartale przesunie się nieco ta ścieżka wzrostu, to ona nie zostanie najprawdopodobniej, no chyba że pojawi się jakaś mutacja kompletnie odporna na szczepionki i zaleje świat, to ona będzie wyglądała mniej więcej tak samo, więc można się spodziewać tej ścieżki w górę. I tak prognozują wszyscy. To jest slajd ostatni już, który pokazuje
syntetyczny też wskaźnik w całej gospodarce, obok tego wskaźnika w przemyśle. Tutaj też widać, że nie tylko w przemyśle, ale i w całej gospodarce, przynajmniej do lutego, ta koniunktura się poprawiała. Podsumowując, te obostrzenia, które zostały wprowadzone, myślę, że będą trwały przynajmniej przez kwiecień. Dobra pogoda i prawdopodobnie właśnie zwiększona odporność populacyjna i szczepionki pozwolą zmniejszyć liczbę nowych zakażeń i zluzować ograniczenia, powiedzmy gdzieś tak od maja, więc mamy jeszcze 2 miesiące drugiego kwartału i prawdopodobnie bardzo mocne odbicie popytu konsumpcyjnego przy dobrej koniunkturze w przemyśle. No i nawet jeżeli przesunie się ten moment odbicia, to wydaje mi się, że i tak w tym roku możemy liczyć na wzrost PKB w granicach 4%. Gdyby nie ta trzecia fala, to powiedziałbym, że możemy liczyć nawet na 4,5%. Więc to nadal będzie prawdopodobnie mocny wzrost. A w 2022 możemy nawet zobaczyć wzrost w okolicach 5,5%. Oczywiście pod warunkiem, że nie pojawią się w tym wyścigu pomiędzy wirusem a naukowcami i lekarzami, nie pojawią się jakieś nowe mutacje, które zaburzą możliwość kontrolowania, neutralizacji koronawirusa na gospodarkę. Dziękuję bardzo.